pierwszy na terenie naszego województwa powstał konkurs dla młodzieżowych drużyn pożarniczych pod hasłem Środowisko dba i ratuje. Na terenie naszego województwa funkcjonuje 246 młodzieżowych drużyn pożarniczych zrzeszających się przy ochotniczych strażach pożarnych, prawie 2,5 tysiąca członków, którzy wspierają ochotnicze straże pożarne na tym małym szczeblu pożarnictwa, grupy dziecięce, młodzieżowe, dziewczęce, chłopięce, ale cieszymy się bardzo, że licznie odpowiedzieliście na ten konkurs. Polegał na nadesłaniu prac związanych z dbaniem o środowisko. I napłynęło na ten konkurs 24 prace, które zostały przez nasze jury ocenione w ubiegłym tygodniu. Oprócz mojej skromnej osoby w komisji konkursowej znalazł się przedstawiciel Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, przedstawiciel lasów oraz przedstawiciel Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu szczecineckiego. 24 prace były zróżnicowane pod względem wykonania, a także zaangażowania dzieci. Niestety trzeba powiedzieć, że nie wszystkie prace znalazły się w tej, nazwijmy to, finałowej, punktowanej dwudziestce. Cztery najniżej ocenione, niejako poza takim głównym nurtem ocenionym, ale także nagrody pocieszenia dla tych jednostek zostały ufundowane. Natomiast bardzo trudno było jednoznacznie wybrać finalistów tegoż konkursu, z tego to względu, że wyrównanie prac konkursowych było bardzo duże i filmiki pierwsze z pierwszych pięciu miejsc oglądaliśmy kilka razy, aby przeanalizować i wyciągnąć wnioski, który był najlepszy. Generalnie zaangażowanie dzieci, wykonanie pewnych elementów, ponieważ niektóre filmiki były do siebie troszeczkę podobne. Nie wiem, czy to wynikało z faktu, że uczestnicy już widzieli bądź mieli taki czy inny pomysł. Natomiast w karcie oceny konkursowej było 7 różnych punktów, które z poszczególnych 4 oceniających każdy mógł przyznać ilość punktów inną. I to też spowodowało różne rozbieżności w tym zakresie. Środowisko dbamy ratuje. W Ministerstwie Klimatu i Środowiska dbamy o to, aby stworzyć właściwy klimat do ochrony środowiska w naszym kraju, ale legislacja to nie wszystko. Potrzebni nam są ludzie, potrzebna nam jest młodzież, potrzebni są nam ochotnicy, którzy zrozumieją, na czym polega ochrona środowiska, ale też poznają tajniki, jak ratować środowisko w przypadku, gdyby zdarzyło się, że taka potrzeba zaistnieje. Wy dzisiaj pokazaliście, że kochacie przyrodę, kochacie środowisko, rozumiecie te potrzeby i że chcecie brać odpowiedzialność również za to, co dzieje się wokół Was. Bardzo Wam za to dziękuję i wszystkim Wam, którzy wzięliście udział w tym konkursie, serdecznie gratuluję. Wszystkiego dobrego. Rzeczywiście, tak jak Pani Minister powiedziała, środowisko dbam i ratuję. Jednocześnie czynicie bardzo ważny krok w aspekcie odpowiedzialności pewnej. Bo jeśli kształtujecie swoją wrażliwość ekologiczną i kulturę ekologiczną od tak młodzieńczych lat, to znaczy, że mamy społeczeństwo naprawdę obywatelskie, które bierze sprawę w swoje ręce, społeczeństwo informatyczne i sam fakt, że odłożyliście smartfony, odłożyliście komórki i przyszliście tutaj i stanowicie trzon młodzieżowych drużyn pożarniczych, gdzie ponoć jest 246, aż 246 drużyn pożarniczych, młodzieżowych drużyn pożarniczych jest w województwie zachodniopomorskim, to naprawdę 2,5 tysiąca dzieci. No to jest naprawdę piękno, ale jednocześnie pewna odpowiedzialność, pewne tworzenie takiej nawet już od młodzieńczych lat misji. Gratuluję Wam serdecznie, cieszę się bardzo, radujemy się tutaj wszyscy.
jestem bardzo zbudowany tym, że w województwie zachodniopomorskim mamy aż 246 młodzieżowych drużyn pożarniczych. To znaczy, że przyszłość OSP jest tutaj zagwarantowana w województwie zachodniopomorskim. I też gratuluję wszystkim prezesom OSP z województwa zachodniopomorskiego, bo to również wasza zasługa, że potraficie tę młodzież dopingować do tego, żeby przychodzili na zajęcia, żeby ćwiczyli, żeby trenowali. Ja podejrzewam, że wielu z tych młodych adeptów to są dzieci, to jest rodzeństwo, to są być może nawet wnuczęta, które zaczynają przygodę z pożarnictwem, więc jestem niezmiernie tym zbudowany, że tak to wygląda w województwie, którego jestem gospodarzem. Gratuluję wszystkim laureatom tych świetnych nagród, gratuluję sponsorom, współorganizatorom i jestem zaszczycony tym, że wojewoda zachodniopomorski mógł objąć patronat nad tą imprezą. Dziękuję. Warto się angażować, a wasze zaangażowanie widzieliśmy dokładnie na filmach. Ale jestem przekonany, że to zaangażowanie jest przede wszystkim z waszej strony, ale także i waszych opiekunów i rodziców, więc także na ręce rodziców gratulacje. Życzę, żebyście tak mocno się angażowali przez kolejny, następny rok i żebyście zachęcali swoich kolegów i koleżanki do tego, żeby wstępowali do młodzieżowych dużych drużyn pożarniczych. Jeszcze raz serdecznie gratuluję i życzę wszystkiego dobrego. Przede wszystkim wam pogratulować tego zapału, zaangażowania. To kto nie jak my leśnicy doskonale wiemy, z jakimi problemami przyroda, jakie środowisko się zmierza na co dzień. To jest na codzienny chleb, na codzienny trud, a to, że państwo tak gorąco zaangażowaliście się w stworzenie tych materiałów, tych produkcji, no jesteśmy dumni jako leśnicy, że mamy taką wspaniałą młodzież i tak naprawdę wiemy, że jesteście naszą przyszłością i dzięki temu możemy czuć się troszeczkę bardziej spokojni o przyszłość naszych lasów i ochrony i przyrody. Także serdecznie gratuluję, dziękuję organizatorom, wszystkiego dobrego. Środowisko dbam i ratuję, MDP OSP Trzebierz. W konkursie i my chcieliśmy jako opiekunowie, żeby młodzież wzięła udział w tym konkursie i też sama młodzież do nas przychodziła, że może weźmiemy udział. Wspólnymi siłami wymyśliliśmy plan działania, co nagramy, jak to będzie wyglądać i tak powstał nasz film. Dbaj o środowisko, oszczędzaj wodę, segreguj śmieci.